Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Celtic Kings. I gdzie żeśmy skończyli? Przy rzece. Wróg nas wygonił z powrotem do wioski. Tak, mieliśmy tam iść zrobić z nimi porządek. A więc, tutaj też jest posterunek, ale ja się przejdę tutaj, bo już trochę tam powalczyłem. Pragnę zrozumieć. Ale Larax nie ma pewnego życia. Dobra, już ma. A więc, wezmę sobie żarcie ze sobą. Kurczę. O, dobra. Gdzie jest Larax? Chyba działa. Dobra. Ruszamy! Śmierć lub chwała. Dokładnie. Idziemy pokonać tych skurczybyków w tym posterunku. Robiłem to wielokroć. Zanim ja tam podejdę w ogóle. No właśnie, uciekać! Jestem gdzie myśliwy, kurde, za blisko! A wróg mą zwierzyną. Nie chcę podchodzić za blisko, bo taki będzie tego rezultat, że mi zaczną bić moich. Mój honor! Spokojnie, walnę sobie katapultę. Nie ma problemu. Możesz na nas liczyć. Nie, zostawcie moją katapultę. Przyspieszę nieco. Kluczę ścieżek życia. Zabijcie tych łuczników, kurczę, bo oni to są najgorsi. Mój kołczan. Został, kurczę, jeden w środku. Nadal pełny. Tchórz. Wyszedł, dobra. Daj się zabić. Na spokojnie. Posterunek przejęty. Co dalej? Robiłem to wielokroć. Zaczyłem łucznika i druida. Łucznika to tam oleje, ale... Śmierć lub chwała. Tego druida im nie daruję. Gotowy do strzału. Spichlerz i... Co to ma być? Skąd on się tu wziął? Nie pochwalam. Tutaj kurczę jeszcze jeden spichlerz chyba musi być. No bo skąd by oni wychodzili? Śmierć lub chwała. Mój honor! Gdzie jest ten spichlerz? Pragnę zrozumieć. Tutaj. Zrozum natury. Tak blisko siebie? Już sobie żarcia nie przyniesiecie. A przynajmniej jestem nie z tej strony. Myśliwym, a wróg mą zwierzyną. Jeszcze mój jeden. Kołczan jest nadal pełny. No przecież musiał gdzieś tu być. Tutaj góry. Dobra, przejdę się może tędy. I już wolę zapisać. Jestem myśliwym, a wróg mą zwierzyną. Tak wzdłuż tej góry, o ile Zabu. Tutaj będzie jakieś przejście, ale chyba jest. Możesz na nas liczyć. Kolejny spichlerz, przejmujemy. Tutaj gdzieś wioska powinna być przecież. Śmierć tak mi się przynajmniej wydaje. Bo przecież gdzieś skądś to wojsko muszą brać. Mój kołczan jest nadal pełny. Szkoda, że tak mało mapy się odkrywa, jak idę. Jeszcze jeden spichlerz. Ale ich tu jest, kurczę. A wróg mą zwierzyną. Okej. Słyszałem otwierającą się bramę. Właśnie. Już wszystko wiem. Kurczę, no. Ja nie wiem, z której strony jest brama. Tu jest problem. No, chyba tu na dole. Dobra, przejmę jeszcze ten spichlerz.
i zaraz tam wejdę do nich do środka. Gotowy do strzału. No nie, kolejny wojownik. Wiem, kiedy umrę. Nie za blisko murów, bo może się to źle skończyć. Mój honor! Mówię, nie za blisko. Nie pochwalam. Okej. Możesz na nas liczyć. Ulala. Momencik, momencik. To jest dla mnie nieco za szybko. Jestem myśliwym, a wróg mą zwierzynę. Nie wiedzą, czy mnie zaatakować, czy nie. Gotowy do strzału. Zaraz ujrzysz, jak celny mam pokój. Już koniec? Chyba koniec. Mój honor! Nie, podłączcie się pod Laraxa, kurczę. No, trzymają się, kurczę. Pragnę zrozumieć. Ubili moich łuczników. Nie daruję wam tego. To już uciekasz? Śmierć lub chwała. Pobaw się ze mną jeszcze trochę. Rany, jak to tak można? Zrozum natury. Do środka, panowie. No nie. Znowu łucznicy? Dlaczego? Wiem, kiedy umrę. Ciekawe, czy to wygram. W sumie powinienem. Nie masz co stawiać oporu, i tak ci to nic nie da. Wioska przejęta. Pysznie. O, tutaj jest stocznia. O, czegoś... Takiej wioski jeszcze nie widziałem. Taka wioska centralnie przy wodzie, ze stocznią w środku. No, ciekawe, naprawdę. No weźcie, kurczę, to żarcie stąd. Jest dobrze. Stalowa broń jest... Tak, to by mi się przydało, tak szczerze powiedziawszy. Zrobiłbym sobie całkowicie nowy oddział. Łucznia nigdy nie zabiję. Ty mi się nie przydasz. Tylko... Tutaj jest w cholerę kasy. Mogę spokojnie te ulepszenia zrobić. Dobra, gdzie tu jest arena? Tu. Konni muszą być. Taktyka już jest dostępna? Chyba nie mogę w innych wioskach tego wynajdywać, jeżeli w poprzedniej już to mam wynalezione. Albo zbadane raczej, powinienem powiedzieć. Dobrze, konie są. Łucznicy też. Potrzebuję jeszcze tego paska. I was zostawiam tutaj. Larax został sam. Chociaż nie, w sumie ja was muszę wyciągnąć, bo... Możesz na nas liczyć. Bo wy nic nie macie. Druidzi oczywiście zostają. Penning zakończony. Was tu zostawię, bo wy nie macie tych amuletów i innych pierdół. A więc... Mam nadzieję, że liczba jest idealna. Teraz tych dwóch druidów by trzeba było dorobić, tylko gdzie tu jest dom druidów? O ile takowy jest? Na zewnątrz? O, a dlaczego na zewnątrz? Dobra, jest 20. I każdy z nich powinien mieć... Nie pochwalam! O właśnie. Wszystko pasuje. Mój honor! Gotowy. Teraz wy. Teraz wy. I wszystko pasuje.
O, to ten jest okręt. Super. Nie muszę robić nowego. Rozejrzyj się po tej rzece nieco. Tutaj jest most. Ale nie jestem w stanie przepłynąć pod nim. Jak on się strasznie rzuca w oczy. Chyba nie mam wyjścia, jak wylądować gdzieś tutaj. W pobliżu tego przejścia. Tutaj są wszędzie góry. Dlaczego wy się zatrzymaliście? Dlaczego te spichlerze w ogóle są przejęte przeze mnie? Nie łapię. Dobra, was mogę tu schować. Możesz na nas liczyć. Na razie mi się nie przydać się. Tym drogą żarcie wezmę nowe. Jest piąteczka. Zrozum natury. Larax wychodzi. Podpinamy muły. I siadamy na statek. Za mną! Śmierć lub chwała. Okej, załadowani to lecimy teraz tu. Ten legionista, kurczę, jeszcze go nie zabili? Za daleko od tego posterunku jest, jak widać. Mój honor! Jedno z gorszych miejsc, w których mogłem wylądować. Kurczę, za blisko posterunku. Troszkę. Jakby was tu ustawić, żeby was nie dziabnęli? Wołczan jest nadal pełny. Dziwne, nie strzelają do nich. To jest co najmniej dziwne, chyba że tam nikogo nie ma. Robiłem to wielokroć. A nie. Dlaczego? O, ach. Odłączyłem ich od oddziału, brawo ja. Dobra, teraz was załatwię. Gadziny. Ja w sumie za dużo ich jest. Śmierć lub chwała. To jest tylko marnowanie wojska. No dobra, to muszę się nieco cofnąć, żeby tą katapultę wybudować. Robiłem to wielokroć. Pewnie zaraz wyjdą, jak zacznie strzelać. A jakże? Możesz na nas liczyć. Zaraz ujrzysz, jak celne... Zabić! Chociaż te wojowniczki są trochę niepokojące. Rzekłbym nawet, że bardzo niepokojące. Nie, bez druidów to nie da rady. Ale radzą sobie. Jakoś. Dobra, idziemy przejmować to. Tylko jeden włócznik został. Pięknie. Dosyć spory kawałek ziemi tu jest. Mój kołczan jest nadal pełny. Wiem, kiedy umrę. Musiałbym chyba sobie trochę więcej wojska dorobić. Tak, i 6 druidów. Okej, okay, pasuje. Ach, zmieszali mi się teraz. Szlak. Zrobimy to inaczej. Penin zakończony. Śmierć lub chwała. Teraz powinno być w porządku. Ach, nie zamierzam sprawdzać, który ma te amulety, a który nie. Szkoda czasu. Dobrze, teraz łajba. Potrzebuję łajby! Gotowy do strzału. Jestem myśliwym, a wróg mą zwierzyną. Czyżby statek zdobył poziom? Jakim cudem?
Żeby dlatego, że po prostu był w pobliżu tej walki? Być może. Ciebie nie chcę, w sumie... Moment. No tak. Trening zakończony. Okej, okay, pasuje. Wszystko pasuje. Jest jak należy. Idziemy dalej. Jest nadal pełny. Gdzieś tam się musi kryć druga wioska. Albo może dwie. Albo trzy. Bo w sumie ten kawałek ziemi jest dosyć duży. Ja się przelecę może wzdłuż rzeki. I pewnie natrafię na jakiś spichlerz taki jak ten. Nie pochwalam! Jestem myśliwym. Posterunek. A wróg mą zwierzyną. Dlaczego w głębi lądu nie mają obstawionych tych posterunków? Byli aż tak pewni siebie? Myśleli, że mnie zatrzymają przy rzece? No to się kurczę mylili. Tam chyba będzie wioska, ale nie dam sobie głowy uciąć. Uczę ścieżek życia. Każda ścieżka musi do czegoś prowadzić. Robiłem to wielokroć. Jak na przykład ta prowadzi do szpichlerza kolejnego. Nie, to jest chyba drzewo. Zaraz tu jest góra. Jak celne mam. Trzeba iść za tym mułem. On nas zaprowadzi gdzie trzeba. Jestem, o właśnie. Jestem myśliwym, a wróg tą zwierzyną. I tak muszę kurczę podejść bliżej. O, już Larax ma 88, jak miło. I tak muszę podejść bliżej, bo nie wiem gdzie tu jest brama, ale chyba tu. Możesz na nas liczyć. Pragnę zrozumieć. Oczywiście. Nie pochwalam. Zostawcie mi moich łuczników. Kurczę, ten spichlerz jak blisko. Gotowy do strzału. Nie za blisko, proszę. Dobrze. Śmierć lub chwała. Nie tam strzelasz. Nie w umocnienia, tylko tu. Już mi tu nie pasuje, bo jakoś na mnie nie wychodzą. Okej, okay, brama rozwalona. A jednak strzelają, kurczę, to oni tam muszą siedzieć. Jestem. Ale dlaczego myśliwy, nie wyszli mi naprzeciw? A wróg mą zwierzyną. Teraz wyszli. Atakować, robiłem atakować. No nie jest ich tak dużo, ale 50 poziomy mają, no. Sporo. Naprawdę sporo. Henning. Nie bijcie się z tymi amatorami, tylko przejmujcie to. Ale mała wioska, co jest grane? To jest połączone jakoś. Co to ma być w ogóle? Wioska przy wiosce? Ciekawe, arena poza wioską. Rany. Dziwnie to jest pobudowane, naprawdę. Żeby mi się żarcie skończyło? Nie. Wieżyczka mnie ostrzeliwuje. Nie pochwalam. No ja przecież i tak mogę tam wejść. Zaraz. Więc co za problem? Jak celne mam oko. Kolejny dom zgromadzeń, kolejna walka. Rany, te wojowniczki z tym poziomem są problematyczne. Wycięli mi, kurczę, ich tylu aż. 24 jednostki mi zostały. W imieniu bogini ofiarowuję to zwycięstwo Rzymowi. Okej, okay, to było dosyć losowe, że tak powiem. Dlaczego oni tutaj... Cóżeś uczynił? Stałeś się taki sam jak Milet. Spójrz na siebie. Zabiłeś niezliczoną ilość galów. Pomyśl o wszystkich domach, które spaliłeś. Pomyśl o tych wszystkich mężczyznach, którzy z twojej winy utracili swoje ukochane.
Wiesz co, w Vercingetorixie masz rację, ale chwila, skąd ty się tu wziąłeś w ogóle? No, ale możesz mieć rację, kurczę. Ja od początku wiedziałem, że coś tu nie pasuje, bo jak można się sprzymierzać z Rzymianami? Cesar wykorzystał Laraxa do swoich celów, jak widać. A ja się, kurczę, nie skapnąłem. No cóż, zobaczymy, co z tego wyniknie. Nic nie rozumiesz, Vercingetorixie. Zrobiłem to, by chronić Galów przed Teutonami i zdrajcami, którzy... Jesteś równie głupi, co ślepy. Nawet teraz, w czasie naszej rozmowy, Cezar i jego legiony szykują się do wymordowania wszystkich Galów, którzy ocaleli. Rzym nie chce nam pomóc na razie. Rzym chce nas podbić. No czyli miałem rację od samego początku. Jak to możliwe? Leldorin powiedział mi... Leldorin? Polegasz na słowie człowieka, który złożył bogini jeszcze potworniejszą przysięgę niż ty sam? Zatem naprawdę stałeś się takim samym człowiekiem jak Teuton, który zabił twą narzeczoną. O kurczę. Nie, nigdy. Nie jestem taki jak Milred. Chciałem jedynie pomagać Galom. Nigdy nie pragnąłem krzywdzić moich braci. Co mam teraz czynić w Vercingetorixie? Czy można to jeszcze naprawić? Ciężko będzie odzyskać życia, które zabrałeś. Musisz działać szybko. Jeśli chcesz zebrać wszystkich ocalałych Galów w północno-zachodniej części regionu, zanim przybędą legiony rzymskie. Kiedy skończysz, będę już tam na ciebie oczekiwał. Zanim przybędą legiony rzymskie, czyli będę musiał z Cezarem walczyć teraz? No takie coś to ja rozumiem. A cóż to za jednostki? Co się dzieje? O, w mordę! Ej, momencik! Co jest grane? Nie pochwalam. Co się dzieje? Totalny chaos się zrobił! O, jacie! Nadal pełny. Nie wiem, od czego zacząć! 500 chłopów ma tam przyjść! Honor! Jak? To... Tego się nie spodziewałem. Za szybko się to rozegrało, a ja mam szybkość na full. O rany. Okej, nieważne. Zrobi się to następnym razem, ale 500 chłopów ma tu dotrzeć? Kurczę, to... Nie będzie łatwo, skoro tutaj już inne oddziały przyszły rzymskie. No, to teraz zacznie się chyba prawdziwa zabawa. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia.